ton, w jakim wybrzmiało dzisiaj exposé premiera Morawieckiego oraz potem przemówienie prezesa Kaczyńskiego, pokazuje dobitnie zmęczenie, jakie jest w Polsce po ostatnich 8 latach i po tym baśniowym rządzie 13 dni i jednej nocy, który dziś dokonał swojego żywota. Po co była ta blisko dwumiesięczna szopka? Wypadałoby zapytać. No ale spływają już doniesienia medialne o dziesiątkach miliardów złotych, jakie dyspozycją tego rządu zostały wydane lub zaplanowane do wydania. To miał być rząd dwutygodniowy, a wyszedł rząd spalonej ziemi.